Przełamanie koszykarzy Trefla. Sopoczanie wygrali po raz pierwszy w bieżącym sezonie Tauron Basket Ligi, pokonując w hali stulecia AZS Koszalin 65-62. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Zoran Martić także po raz pierwszy oficjalnie przemówił po polsku. Dziękuję wszystkim kibicom Trefla za cierpliwość. Cierpliwość fanów w tym rozegranym awansem spotkaniu 17. kolejki Tauron Basket Ligi została wystawiona na próbę już w pierwszej, przegranej 10-20 części spotkania. Pierwsza kwarta nie zapowiadała takiego rezultatu meczu, aczkolwiek nasza drużyna, myślę, że charakteryzuje się tym, że walczymy od pierwszej do ostatniej minuty w każdym meczu. Walka i agresja w obronie zaczęły przynosić efekty w drugiej kwarcie, ale Sopoczanie wciąż zdobywali za mało punktów. Dobrą defensywą wymuszali jednak wiele strat u rywali. Te straty pozwoliły na to, że Tef miał dużo więcej posiadań niż powinien mieć i na pewno to im pomogło wygrać ten mecz. Pierwszą połowę wygrali goście 33-25, ale przez 3 minuty po zmianie stron nie potrafili trafić do kosza, a ich przewaga zmalała najpierw do 3, a następnie do zaledwie 1 punktu. To musi być nasz as w rękawie, tak? Dobra obrona i z tego gdzieś tam szukać kontry, łatwych punktów po szybkim ataku. Dzisiaj na szczęście wyglądało to dobrze i myślę, że możemy być zadowoleni z obrony. Przed ostatnią odsłoną wciąż jednak prowadziła ekipa z Koszalina 49-44. Przewagę 2-3 rzutów z gry AZS utrzymywał przez większość czwartej kwarty. Na 4 minuty przed końcem goście wygrywali 60-51 i przestali trafiać. Pozwoliliśmy drużynie Strefa zebrać zbyt dużo piłek na naszej desce, z czego oni mieli bardzo dużo ponowień. Poza tym chyba też za dużo faulowaliśmy i oni mieli sporo rzutów osobistych. Szczerze mówiąc, to przez te wszystkie emocje nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jak wyglądał przebieg wyniku w ostatnich 4 minutach. Wiem, że graliśmy parkiet, że staraliśmy się ten mecz wygrać, bo wiedzieliśmy, że możemy to zrobić i udało się. Trefl zanotował w końcówce serię 12 punktów zdobytych z rzędu. Koszalin obudził się dopiero 10 sekund przed końcem, kiedy James trafił w końcu z rzutów osobistych. Zawiodła skuteczność. Chwilę później oba rzuty wolne wykorzystał Kulka, a ostatnia akcja w wykonaniu gości okazała się nieskuteczna. Na konferencji prasowej Dawid Dedek był wyraźnie zdenerwowany i powiedział jedynie: gratuluję przeciwnikowi zwycięstwa, dziękuję. Znacznie bardziej wylewny był Zoran Martić, który cieszył się z przełamania. Ciężko grało się tej drużynie już od drugiej kolejki tego sezonu. Przed tym meczem powiedziałem chłopakom, wszystko co złe rozpoczęło się od meczu w Koszalinie, więc najwyższy czas, żeby przeciwko nim to wreszcie zakończyć. O tym, czy Trefl pójdzie za ciosem i zacznie budować nową, tym razem zwycięską passę, będziemy mogli przekonać się już w najbliższy weekend. W sobotę 5 grudnia o godzinie 15 ponownie w hali stulecia Sopoczanie podejmą Polfarmek z Kutno.